Siema, z tej strony Arma, a dzisiaj chciałbym wam pokazać mega przydatną stronę, której używam od już długiego czasu, mianowicie csroy.com. Jest to strona, na której możecie zobaczyć przykładowy zwrot, który będziecie mogli otrzymać ze skrzynki, czyli przykładowo na ten moment Gallery Case średnio zwraca nam 130% ceny wydanej na skrzynkę. Szanse na profit wynoszą 15%. Oczywiście w przypadku tej skrzynki będzie to się zmieniało dość często, bo jest ona nowa. Przykładowo kilowat zwraca nam 70%, a szanse na profit wynoszą 4,7%, ale możemy też zobaczyć statystyki dla Armory. Cena jednej gwiazdki została wyceniona tutaj na 40 centów, czyli cena pasa, który bodajże kosztuje $16 w Ameryce, przez 40 gwiazdek wynosi to średnio około 40 centów. Mamy minimalnie taniej pasa niż Ameryka ze względu na aktualną cenę dolara, więc została tak wyceniona cena gwiazdki. I tu macie pokazany średni zwrot, który otrzymacie otwierając większą ilość przykładowo tej kolekcji. Mianowicie najbardziej opłacalne aktualnie są kolekcja naklejek, następnie charmy, kolejne naklejki, elementals, następnie kolekcje. Ostatnią z nich jest The Sports & Field Collection, gdzie profit średnio dostaniecie tylko 6% czasu, a średni zwrot wynosi 110%. No i na samym końcu Limited Edition Item, gdzie profit dostaniecie jedynie, jeżeli wydropicie Factory New Deagle, na którego macie 3%, więc polecam się wstrzymać, kompletnie nie jest to tego warte. Co do kolekcji skinów, osobiście sam się od nich wstrzymuję, ale póki co i tak powinniście wyjść na plus, jeżeli prędzej czy później, że tak to ujmę, jeżeli będziecie bez limitu je otwierać. Wiadomo, że szanse są na profit dość małe, ale jeżeli byście otwierali, aż wydropicie coś dobrego, powinniście wyjść średnio na plus na ten moment. Oczywiście ceny też będą się zmieniać w najbliższych tygodniach. Ceny wszystkich skinów są brane z rynku Steam i aktualizowane dość często. Niedokładnie niestety wiem, jak często. Zgaduję, że mógłbym to gdzieś doszukać na stronie, ale osobiście nigdy nie miałem problemu z tym, żeby coś było źle wycenione na stronie. Możecie podejrzeć każdego konkretnego skina, jakie macie szanse na to, że będzie to przykładowo niebieski, fioletowy, różowy czy czerwony, na przykład 1 na 158. W przypadku kolekcji czerwony bodajże jest 1 w 781 skinów, więc no, jest to już trochę mniejsza szansa. No i tak, chciałem z grubsza pokazać wam tą stronkę, bo jest mega przydatna. Używam jej dość często, do nawet chociażby stwierdzenia, które skrzynki otwierać, kiedy mi się nudzi. Oczywiście polecam też sprawdzać ją danego dnia, bo wiadomo, że w przypadku nowych kolekcji czy aktualnego Battle Passa ceny te mogą się drastycznie zmieniać. I też warto wspomnieć, że przykładowo paterny na chociażby zawieszce kałacha, czy też na, zgaduję, nożach, czy pozostałych niektórych zawieszkach mogą też dodawać trochę kwotę, więc zgadwałbym, że tutaj zwrot jest nawet trochę wyższy niż te 230% na aktualny moment, bo macie jednak szansę na to, że przykładowo dostaniecie złotego kałacha, czy też niebieskiego, czy jakiś kolor, który nie jest różowym ani fioletowym. I myślę, że szanse tutaj jest naprawdę całkiem spoko. 60% średnio będziecie dostawać profit otwierając to, więc myślę, że na ten moment najlepiej brać czarmy i naklejki i zatrzymać się w tych trzech górnych kolekcjach. I to z grubsza tyle. Zachęcam do wbicia na Discorda, oczywiście link do strony będzie w opisie. Na Discordzie też raz na jakiś czas są giveaway, więc też zapraszam. Może trochę go przydałoby się ożywić, bo umiera, please, wejdź tam ktoś i coś napisz. Dobra, dzięki za oglądanie. Dajcie znać, w co wy pakujecie swoje gwiazdki i trzymajcie się, do następnego. Cześć!